Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas. Dziękujemy Tobie za ten czas z Twoim Słowem. Dziękujemy, że Twój Święty Duch porusza się przez Twoje Słowo dzisiaj. Dziękujemy, że rozumiemy Twoje Słowo, że jesteśmy świadomi Jego treści. Jesteśmy świadomi tego, co Duchu Święty nam pokazuje przez to Słowo. Duchu Święty, my otwieramy nasze umysły. Wiemy, że dzisiaj będziemy przyjmowali kolejne dawki Twojej prawdy. My usuwamy wszelką przeszkodę i ogłaszamy, że wydamy z tego stukrotny plon. Amen. Od 43 wersetu Ewangelii Jana zaczynamy 4 rozdział, 43 werset. A po 2 dniach odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Prawda duchowa o tym, że prorok ma problem, jeśli chodzi o wpływ na środowisko, które zna go według ciała. A jeśli jest osoba znana według ciała, to według ciała przez świat jest postrzegana. Świat nie czyta ducha, a gdy jeszcze ktoś funkcjonuje już w takim systemie głębokiego przekazu Bożego, to zazwyczaj jego środowisko, w którym się wychowywał, reaguje po prostu buntem, silnym buntem. To nie jest nic dziwnego, dlatego że zawsze tak było, że to, co cielesne, było pierwsze, a więc materiał, który jest materiałem złożonym w tych ludziach. To jest materiał cielesny pierwszy. Stąd bardzo często ludzie Boży przemieszczają się i zaczynają szerzyć królestwo w innych miejscach. I to nie jest nic dziwnego. Często przychodzą do mnie ludzie i mówią: przede wszystkim chodzi o to, żeby moja rodzina przyszła do Jezusa. Ja mówię, że to jest nieprawda. Skąd to wziął? Skąd? Nikomu to nie przyszło do głowy, łącznie z Jezusem na początku. Jezus powiedział, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie i poszedł stamtąd. Nie. To jest nieprawda, że przede wszystkim mają przyjść do Jezusa nasi bliscy według ciała. To jest bzdura. Nie ma różnicy między bliskim według ciała i niebliskim według ciała. Gdyż napisano, nie znamy nikogo według ciała. A Paweł, żeby dobić gwóźdź do trumny, dodał jeszcze później, nawet jeśli Chrystusa znaleźliśmy według ciała, to już Go nie znamy. To była sarkastyczna aluzja do apostołów, którzy chodzili po ziemi z Jezusem i mówili, że są lepsi, bo widzieli Go fizycznie. Więc Paweł przybił gwóźdź do trumny. O, tak powstała ta zacna doktryna Boża. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go. Wow! Tam Go nie przyjmują, natychmiast w Galilei Go przyjmują. Rozumiecie? W ogóle zobaczcie. Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. No ale Jego rodzina też widziała. Jego nie przyjęli. Widzicie, jak to jest? Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybyli więc znowu do Kany galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. A gdy usłyszał, że Jezus przyszedł do Judei, do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił Jego Syna, gdyż był bliski śmierci. Widzimy ważną rzecz, że człowiek, który dowiaduje się tylko, że pojawił się w pobliżu Jezus, idzie i Go szuka. Co to za człowiek? Czemu inni tacy nie są jak on? No jest to człowiek, który przede wszystkim wierzy w to, że Jezus jest w stanie pomóc. W ogóle szukanie Boga jest ściśle związane z wiarą w to, że On jest w stanie pomóc, podnieść. Wtedy się Go szuka. Przede wszystkim tacy ludzie szukają, którzy wiedzą, mają pewność. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie użycie znaków i cudów, nie uwierzycie. No nie powiem, żeby to było traktowanie bardzo takie miłe człowieka. Ten werset to gniewny werset. Tu jest już pokazywany Jego gniew, gniew Syna Bożego. Przychodzi człowiek i mówi, że jego dworzanin choruje. No i nie widzimy Jezusa, który wykazuje jakąś empatię wielką temu zjawisku, tylko mówi o tym, jak wygląda realny stan duchowy. Myślę, że Jezus, On bardzo mocno przeżywał, gniewnie przeżywał niedowiarstwo ludzi. Ja myślę, że ten obraz tutaj pokazany, to jest obraz, który realnie pokazuje serce Boga. Bo Jezus w ogóle pokazuje serce Boga. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że jeżeli On się gniewa na coś, Jezus się na coś gniewa, to On się gniewa na niedowiarstwo. W Nim to powoduje wzburzenie. Rozumiecie? W ogóle też chciałem, żebyście zobaczyli Jezusa w takiej troszkę innej odsłonie, w takiej odsłonie człowieka mocno pogodzonego ze sobą też, bo też mi na tym zależy, żebyście zobaczyli tego Jezusa. Jezus w ogóle, ja to tak na marginesie to pokazuję, ale chcę, żebyście to widzieli. Jezus w ogóle nie ma problemu z tym, aby uwalniać różnego rodzaju swoje odczucia. Jak On się wkurza, to się wkurza. Jak On w ogóle, rozumiecie, On taki, on się nie blokuje. A rozumiecie, o co tutaj chodzi? Religia nas uczy blokowania się. Religia nas uczy, że musisz być stonowany. W ogóle, no ale Jezus taki nie jest. On nie jest stonowany. On jak w ogóle dotyka jakiegoś zagadnienia, to dotyka go całym sobą, a jak w ogóle czegoś dotykasz całym sobą, to powstaje w tobie stek emocji z tym związanych. A im bliżej jesteś w ogóle kogoś, tym większe emocje są podnoszone i to nic dziwnego. Nikt nie jest cię bardziej w stanie wyprowadzić z równowagi niż twoi najbliżsi. Dlaczego? Nikt nie jest w stanie cię tak zagniewać, jak twoi najbliżsi. Różni najbliżsi. Rozumieć? Dlaczego? Bo najbardziej ci zależy. Zależy ci. Jak ci zależy, to się w tobie wszystko podnosi. Ci nie zależy, to się nie podnosi. I to nie jest kwestia nauki hamowania, tylko to jest kwestia bycia pogodzonym samemu ze sobą, posiadania zdrowych i czystych intencji. Kiedy Jezus wypowiada ten tekst, jeśli nie użycie znaków i cudów, nie uwierzycie, tak? A w ogóle rozumiecie, co to jest za tekst? Wiara jest pewnością tego, czego? A On mówi, jeśli nie ujrzycie, nie uwierzycie. Wiecie, co to jest? Zarzut. On im zarzuca. To jest pytanie, dlaczego nie wierzycie, nie widząc? Dlaczego? To jest zarzut. Wiecie, religia to bierze takie teksty, mówią, znaki i cuda są po to, żeby ludzie uwierzyli. To jest bzdura. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Znaki i cuda nie są po to, żeby ktoś uwierzył, bo wiara nie byłaby wiarą. Troszeczkę jeszcze ciszej. Wiara nie byłaby wiarą, gdybyśmy potrzebowali czegokolwiek, tak? Na poziomie obejrzenia. Niewiara wtedy jest. Tak? Nie potrzebujesz wierzyć w coś, co widzisz. To w ogóle teksty światowe, jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę. To w ogóle to jest takie połączenie, ja nie wiem, czego to jest połączenie. Błąd logiczny. Błąd logiczny. To jest totalny błąd logiczny. Znaki tutaj nie są po to, żeby ktoś, tak? Uwierzył. Znaki i cuda są. I to wszystko. Znaki i cuda są. One nie są po coś. Ta mentalność, tak? Cały czas nas zwodzi. Po co to? Po co to? Po nic. Samo pytanie, po co człowiek? Rozumiecie? Jest taki dowcip, że w ogóle mówi Bóg do Adama, Adam, teraz cię uśpię i coś potem zrobię, tylko nie powiem ci na razie co. Adam mówi, Panie, mam złe przeczucia. Przyszedł do niego dworzanin, Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzeczy mu Jezus, idź, syn Twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. Posłuchajcie, chcę wam coś pokazać. Przed chwilą mówi do tego człowieka taki tekst. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Co on do niego mówi, co on mu komunikuje. Ja też chcę, żebyście umieli czytać w mentalności żydowskiej ten karcący sarkazm ma na celu, co ma na celu ten karcący sarkazm? Ma na celu pobudzenie realnej wiary u tego człowieka. Karcący sarkazm. W ogóle niekoniecznie coś należy zawsze wyjaśniać. Bo Jezus nie daje nam takiego przykładu. On widzi, że zachodzi pewna reakcja i teraz on wie, że tu trzeba wiary. Jednocześnie widzi, co się dzieje i używa jakiejś metody. Często taki karcący sarkazm ma sens. On to robi i wtedy w tym człowieku wzbudza się prawidłowe myślenie. Okej, tu nie chodzi o to, żeby on do mnie przyszedł. Tu nie chodzi o to, żebym ja coś obejrzał. Tu chodzi o to, że tak jak uwierzyłem, że on jest dawcą mocy, to żebym teraz uwierzył, tak? Że ta moc działa właśnie w momencie, kiedy on powiedział, że zaczyna działać. Rzecze mu Jezus, idź, syn Twój żyje. I uwierzył ten człowiek czemu? Słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. Kolejna bardzo ważna rzecz. Czemu uwierzył? Słowu. W co jest wiara, przyjaciele? W słowo. Wiara to nie jest wiara w coś. Często ludzie do mnie mówią, ja mówię, czemu to robisz? Bo wierzę. Ja mówię, w co wierzysz? Ja się patrzę, jak to w co? No, w Boże Słowo. Ja mówię, a jakie? Na czym stoisz? Na czym ty stoisz? Wiara to nie jest wiara w coś. Wiara to jest wiara w Słowo. Na czym opiera się moja wiara? Na Słowie. Bóg coś powiedział? Ja wierzę w to, co Bóg powiedział. Ja nie wierzę w coś. Nie wierzę w coś. A gdyby on nie powiedział, to nie miał podstawy wiary. Wiara to jest wiara w Boże Słowo. Co się dzieje dalej? Jak działa prawdziwa wiara? Uwierzył w Słowo i odszedł. Kiedy się wierzy, to się odchodzi. Nie dyskutuje się z tym więcej. Ludzie często mówią tak, ja w to wierzę, ale dalej to do mnie przychodzi. Na przykład ja pytam ludzi, wierzysz, że masz władzę nad diabłem? Wierzę. Ja mówię, okej. Radzisz sobie z diabłem? Niekoniecznie. Jak to sobie niekoniecznie radzisz? A co robisz, jeśli wierzysz w to, że masz władzę nad diabłem? Co zrobisz, kiedy przychodzi na przykład opresja umysłowa? Przychodzi myśl do ciebie. Jesteś słaby. Cienki. Nie dasz rady. Pokaż mi wiarę swoją. Pokaż mi wiarę swoją. Czy odchodzisz od tego? Czy zostajesz tam i idziesz za tokiem myślowym, który do ciebie przyszedł? Bo jeśli idziesz za tokiem myślowym i pozwalasz sobie na myśl, no tak, faktycznie, jeszcze jestem słaby, to ty nie odszedłeś. Czyli co? Nie wierzysz swoją władzę nad diabłem, o której powiedział ci Bóg. Pokażę ci wiarę moją. Przychodzi słowo. Jesteś słaby. Nie skończyło się jeszcze ty. Tak? A diabeł jest przeze mnie poinformowany, że jest się szmatą, śmieciem, tak? I że wszystko, co może zrobić, tak? To położyć się pod moimi nogami. Towarzyszy temu taki potencjał agresji z mojej strony, że się w pale nie mieści. Rozumiecie? Bo to jest coś, co oznacza, że odszedł. Bóg powiedział, Artur, masz władzę nad diabłem. Okej. Rozumiesz? Dzisiaj idziemy, głosimy Ewangelię, przychodzi taki chłopak, taki ktoś zatrzymał się taki przy mnie, wrócił aż, widziałeś to? Taki w takiej jesioneczce. Aż wrócił i mówi do mnie tak. Mówi, pan to nagrywa? Ja mówię, nagrywam. On mówi, ja nie dałem zgody na nagrywanie. Dzwonię na policję. Ja mówię, idź ty, mówię, bzdury gadasz, w ogóle wiesz. Mówię, idź, dzwonię na policję, idź. W ogóle, rozumiesz, w ogóle idź stąd. Idź zadzwonić na policję najlepiej. Będzie lepszy kabaret. Wiecie, natychmiast moja wyobraźnia została szybko poruszona. Już sobie wyobrażałem, jak uciekam z tą kamerą przed policją i filmuję z różnych stron, one mnie gonią. Czyli mam dobre w ogóle kombo i ich też filmuję. Ja z tą kamerą leciał i filmował, przecież oni mnie tam gonili naokoło siebie, nie? Ja byłem zaraz w telewizji, w ogóle w TV, jak jestem w ogóle z tą kamerą, jak tych policjantów filmuję. Jakby nie zapalił, bym uciekł. Dlaczego? Bo ja mam olewczy stosunek do tego zjawiska. Wiecie, o co chodzi? Olewczy. Uwierzył Słowu i odszedł. Jak on powiedział, wszelka władza jest tobie ku dobremu. To jak tu przyjedzie policja, to tylko po to, żeby zrobić mi baran. Tylko po to. Chodź. Przyjdź. Pamiętam, jak robiliśmy ewangelizację w Szczecinie. Przyszło takich dwóch kozaków z radiowozu. Idzie w ogóle ją wyłączyć z tego. Ja mówię, zostaw to. Mówię, gdzie te pazury wyciągasz? Co? Ja mówię, jajco. Nie masz prawa dotknąć kolumny. Masz przeszkolenie? Masz przeszkolenie? Jak nie, to po technika. Po technika. Mówię, rozumiesz mnie? Po technika. I już wiem, co zrobię. Jeżeli będzie chciał mnie aresztować, upadnę na ziemię, zacznę udawać epilepsję, dostaną strażki. Przyjedzie pogotowie tam zaraz. Rozumiesz, o co chodzi? Jak sobie rozbiję głowę o mur, a zrobię to celowo, rozumiesz? To będzie dym na pół Szczecina. I wtedy nie zapomnę o ewangelizacji nigdy. Nigdy. I uświadomią sobie, że wszelka władza jest w ku dobremu. Tylko to trzeba wierzyć. To trzeba w to wierzyć. Uwierzył i co? I odszedł. Odszedł. Okej? To jest bardzo ważna informacja tutaj. Uwierzył słowu i odszedł. Nie dyskutował z tym. Nie dyskutował w swojej głowie. Już nie powiedział z powrotem do Jezusa, ale przyjdź do mnie, połóż na Jego ręce. On tego nie zrobił już. Odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli na siebie tylko Jego słudzy i oznajmili, chłopcy, Twój żyje. Słowo droga i doktryna to jedno słowo. A gdy jeszcze był w drodze, czyli gdy trwał w nauce, kiedy trwał w słowie wiary, nastąpił manifest. Ok? To są te opisy. Zapytał więc ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego, syn twój żyje, i uwierzył sam i cały dom jego. Co ciekawa historia. Facet wierzy w konkretne słowo, co nie oznacza, że wierzy w całokształt mesjaństwa Jezusa. Wystarczy, że skupił się na jednym słowie, które co? Nie zawiodło. Często kiedy mówię ludziom o Jezusie, mówię do ludzi tak, uwierz mi w to mi uwierz, w tą jedną rzecz. Rozumiesz? Uwierz mi w tą jedną rzecz. I to wszystko. A ja Cię potem z tym zostawię i zobaczymy, co będzie dalej. Opowiadał mi człowiek niedawno, że przyprowadził kobietę do Jezusa. Kobieta paliła papierosy. Bardzo dużo paliła tych papierosów. Jedzenia sobie mogła odmówić, nie odmówiła sobie kupienia papierosów. Ale on się pomodlił, przyprowadził do Jezusa. Po jakimś czasie znów się z nią spotkał. Ona mówi, nie jest jakąś tam gorącą chrześcijanką czy coś, ale o to chodzi. Ona mówi, od tego dnia nie palę. I to jest absolutnie wystarczająca rzecz, żebym zrozumiał, że to, co się stało, było prawdziwe. Nie wiem, jak to się stało, mówi, ale wiem jedno. Nie palę. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. Chcę wam też pokazać, jak On chodzi, jak On się porusza. Wiemy, że On szuka cały czas Bożego prowadzenia. I On się porusza. To nie jest coś takiego, że On nie wie, co ma robić. Ja chcę wam też pokazać, że On wie. To pewniak jest. On nie ma zachwiań. On nie siedzi gdzieś i nie czeka. Rozumiecie? On jakby jest w takim rytmie słyszenia i natychmiastowego działania. Taki jest. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Co ciekawe, ogóle kultura wiary w Izraelu była normą. Była kultura wiary. Wiecie, oni po prostu żyli tą wiarą, nie? Leżeli przy tej sadzawce, bo oni wierzyli. Oni wierzyli. Natomiast, bo to ja zawsze mówię, to Izrael to podobny do Polski kraj. U nas ludzie generalnie nie wierzą w Boga, ale wierzą w Boga. To jest przeciwnik. To jest przeciwnik. Przeciętny Polak nie odmówi ci modlitwy. On nie powie tam, no ja to nigdy nie zaszkodzi. Może nieraz słyszeliście, to nigdy nie zaszkodzi. Bo, czy mogę się o Pana pomyśleć? Tak, to nigdy nie zaszkodzi. Wierzy Pan w Boga? Nie, ale to nigdy nie zaszkodzi. Bo żyje w tym kraju, to w ogóle gdzieś powiedzmy jakiś tam w innym kraju, czy byś tam się popatrzył na ciebie, no, nie, no Francuz na przykład, nie, to powiedział, nie, to czym mówisz, a Polak nie wierzy w Boga, ale mówi, to pomóc i to nie zaszkodzi. Bo to jest, mój znajomy taki powiedział, to jest, mówi, specyficzny naród, bo to jest naród okultystyczno-religijny, bo to okultyzm tutaj jest silny, to jest okultyzm religijny. Rozumiecie? To jest okultyzm. Bo to jest, nie wierzymy w Boga, ale weźmy obraz Marii na wojnę. Okej? To jest taki naród. Nie wierzymy w Boga, ale sztandar w ogóle człowiek, ojczyzna, nie wiem, Bóg, honor, ojczyzna idzie pierwszy, prawda? To jest idziemy, Bóg z nami, w ogóle wiem, o co chodzi, Bóg z nami, wiesz. To jest taki naród, to jest ogólny, bo Bóg, bo też my musimy tutaj jako Polacy rozumieć w ogóle, w czym my tu jesteśmy, nie? My jesteśmy, tutaj nie ma takiego czegoś, że Bóg jest jakby wyrzucony poza margines. To nie jest tak, to na wszelki wypadek. Bóg jest tutaj na wszelki wypadek i on, tak jak w Izraelu było, wiesz o co chodzi, leżał przy sadzawce. Potem tam czasem się woda poruszy, to nie wiadomo, tam anioł schodzi i tam kto będzie pierwszy. Ten teraz pierwszy uzdrowiony, hop, i wychodzi. To placebo najczęściej było. To, ja nie wierzę, że tam anioł schodził. Mam podstawy do tego. Ja uważam, że to jest legenda. Wy dlaczego? Bo ja nie znam takiego Boga. Ja nie znam takiego Boga. Ja nie znam takiego Boga. Ja nie widzę precedensów takiego Boga w Starym Testamencie nigdzie. To jest takie coś było. Wiecie? Nie. Ja uważam, że to było coś takiego, rozumiecie, jakaś religijna forma placebo. Placebo ma 30% uzdrawialności człowieku, rozumiesz? Człowiekowi podasz, rozumiesz, pustą pigułkę z piaskiem w środku, rozumiesz? Lepiej się czujesz, oczywiście. Rozumiesz? Ja naprawdę, słowo honoru. Nie, ja mam prawo nie wierzyć. Dlaczego mam w to wierzyć? To jest pełno różnych rzeczy, przecież w Biblii są różne rzeczy, w które ja w ogóle nie wierzę. Bo moja wiara nie jest związana z tym, co tutaj jest wpisywane, to są wpisane różne rzeczy w tej Biblii. Ja nie znam takiego Boga, ja nie mam precedensu takiego Boga w Starym Przymierzu. Rozumiecie, o czym mówię? My nie mamy takich rzeczy. Jak badasz Pismo Święte, to my nie mamy takich rzeczy, że jest jakaś tam sadzawka i oni wszyscy leżą w kolejce, wiesz o co chodzi? I teraz co jakiś czas, a co to znaczy co jakiś czas anioł schodzi? Jak to jest ten anioł? A co to jest co jakiś czas? Że Jachwe ma co jakiś czas ten lepszy dzień? Wow! Bóg się wstał prawą nogą! Halleluja! Rozumiesz? Falną ściechę? Gabriel, dawaj! Właduj się w Betesdę i który tam wierzchnik przyjdzie, to mu kopytę odrośnie. Halleluja! Pan w niebie! Dzisiaj panujemy! Wie! Wow! Taki Bóg? Taki Bóg? Ja nie znam takiego Boga. Wiesz, ja nie znam Boga? W Starym Testamencie to jest Bóg, który dał prawo z Synaju. I powiedział tak, kto będzie tego przestrzegał, żył będzie. To było takie w ogóle dla Izraela. Takie. A potem to poprawnie, wiecie kto przychodzi? Jeszua z Nazaretu. I on mówi, kto uwierzy we mnie, jak powiada Pismo, z jego wnętrza popłyną wody rzeki żywej. Ja takiego znam Boga. Ja znam, innego Boga nie znam. Ja nie znam Boga, rozumiecie, co posyła anioła do Bajora, Żeby rozumieć, kulawy tam przyszedł i wyszedł niekulawy. Bo on ma taki kaprys. I wtedy chwal mnie kulawy, bo nie jesteś kulawy. Ja nie znam, bo to jest legenda. Rozumiecie? Zwykłe, religijne placebo. To jak u nas, ksiądz się przeżegna krucyfiksem i ci opryszka zniknęła. Wiesz, naprawdę ci zniknęła, bo ty uwierzyłeś, że ten krucyfiks, proszę ciebie, rozumiesz, to jest, wiesz, ma takie wartości. Czysty. Rewelacja. Przysiak to jest, ludzie idą przez obraz Marii, klękają, rozumiesz, i wychodu raka nie ma. Jak to się stało? Aha, wy widzisz, jak się stało. Wiadomo, Maria zawsze dziewica ma moc. Wszyscy wiedzą w tym kraju, tak? Nie wiesz? Że Maria uzdrawia? Jak Jezus ma wolne? No, jest Maria. Zawsze matka to wiesz. Dzień czy noc to matka w domu, nie? Ale ludzie są uzdrawiani. Tak? Matka nie matka, ale są uzdrawiani. Tak? U nas w kraju to wszystko nie znalazli przez matki człowieku. Mistrzostwo to jest człowieku. Nie wierzę w tym. Nie muszę wcale. W ogóle Jezus jest tym wszystkim dobry tutaj. Był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Rozumiecie? Bóg przyszedł, wiesz? Bóg tu przyszedł! Tam nie była Boga w tym bajorze. Rozumiesz? Tu Bóg przyszedł. I co zapytał Bóg? Co zapytał? Czy chcesz? Rozumiesz? To jest Bóg. Rozumiesz? Chcesz? Odpowiedział mu chory. Panie, nie ma człowieka. Typowy Polak. Typowy Polak, człowieku. Obrzezany, ale Polak. Rozumiesz? Nie ma człowieka. Potrzebny mu człowiek. Nie ma człowieka, on nie ma, jak on nie ma pośrednika, to już po wszystkim. Nie ma pośrednika, nie ma Boga. Konfesjonal zamknięty, wszyscy do piekła. Człowieku. Nie ma człowieka, który by mnie wyrzucił do sadzawki. Jaka jest jazda? Facet 38 lat choruje i liczy na to, że ktoś go wyrzuci do sadzawki. Przepraszam. No ludzie, no. Bez przesady. No. Co trzeba mieć w głowie? Tradycja! Taka tradycja! 38 lat! Liczy, że ktoś go do błota wrzuci. I to jeszcze najlepszy numer w odpowiednim czasie trzeba go tam wrzucić, bo tam czasem wstępuje anioł. Bo jak tam go wrzuci nie w czasie, wiesz, to się nic nie zdarzy, się pomoczy, powróci, koniec. Bo, rozumiesz? To będzie po ptaka, trzeba będzie drugi raz wrzucić. Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Przepraszam. Gdy woda się poruszy, bo on wszystko wie. Gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę i nie będę w to wchodzi. To jest cyrk na kółkach, człowieku. Ty, rozumiesz, z jakim dylematem żyje facet? Sparaliżowanej w ogóle jest akcja. Weź na to wyobraź, jest akcja. Porusza się woda, a on w ogóle wie. I on do tej sadzawki chce się dostać, tak? A inny go wyprzedza, inny mniej kulawy, wiesz o co chodzi. I to wszystko jest w porządku, ludzie mówią halleluja, chwała Jana. Sorry, nie przemawia to do mnie. Rzeczy mu Jezus, Bóg. Wstań, weź może swoich oczu. Bez kąpieli w błocie. Trzeba ma tu właśnie jabłek. Rzeczy mu Bóg. Wstań, weź łoże swoich oczu. Rozumiecie? Nam ładują w banie taki materiał w ogóle. To jest szok. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. Kocham Jezusa, chodził tam w szabat, Pan Boże mówi. To też mówili, że ci do uzdrowionego. Dziś szabat, nie wolno ci nosić łoża. Nie wolno ci nosić łoża. On też odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. I najlepsze jest numer, zobacz, bo on chodzi z tym łożem w ogóle. Zobacz, co religia robi z pani człowieka. Już jest uzdrowiony, już jest wszystko i on w ogóle nie wie, że on ma iść żyć. Wiesz, co robi? Nosi te łóżko. Bo mu jakiś, bo go wziął uzdrowił, mówi, weź łoże swoje, chodzi z tym łożem. Ja to zacząłem czytać, mówię, Boże, to jest niemożliwe. A Bóg mówi, no możliwe. Dotykam ludzi, tak? Ja to zobaczyłem Kościół. Ja to zobaczyłem ludzi, którzy są skażeni, rozumiesz, taką rzecz, że jakby, zobaczcie, ludzie przez lata potrafią powtarzać jakąś głupotę. Rozumiecie? Bo na przykład w ich życiu, tak, coś nastąpiło i oni całe życie na tym już spędzają. Oni nie rozumieją, że Bóg nie podniósł ich życia po to, aby oni tkwili w jakimś martwym punkcie. On jak powiedział, idź weź łoże swoje i chodź, znaczyło człowieku, idź i żyj, a ten z łóżkiem chodzi. Człowieku. Pytali go, cóż to za człowiek, kto ci powiedział, weź je i chodź. W ogóle nie mówią, że jego uzdrowi. Ty, nie dotyka ich to, że on im powiedział. Zobacz, to są demony. Chcę wam coś powiedzieć na marginesie, jak działają demony. Mówisz coś do kogoś, ale ktoś tylko część tego słyszy. Zauważacie to? Jak mu każesz, jak mu mówisz potem, powiedz, co ci powiedziałem, to ci mówi część. Przysłonięte oczy. Oni nie słyszą, że on go uzdrowił. Powiedział, on mnie uzdrowił. On mówi to jako priorytet. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był. Bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się z tłumu, który był na tym miejscu. Ja chcę jeszcze raz podnieść bardzo ważny temat. Błagam was. Ułóżcie to w sobie. Bóg nie szuka swojej chwały. Nigdy. To ściema, to religia, stawianie Boga w miejscu, że Bóg szuka swoich chwał. Pan się uwielbia w chwałach swojego ludu. Ja to słyszałem masę razy w życiu. Jezus uzdrawia człowieka 38 lat sparaliżowanego i nic od niego nie chce. I idzie z powrotem, nawet mu co się nie przedstawia. On nie powiedział, jestem Jezus z zawodu Mesjasz, moim ojcem jest Jahwe, zawodowo zajmuję się zbawianiem świata, uzdrawianiem, wypędzaniem demonów, rozumiesz? Tak nie powiedział. On do niego podszedł, szepnął, chcesz być zdrowy? Poznawajcie Boga w Jezusie. Jak ty dziękujesz za coś Bogu, to robisz to dla siebie. Pozdrowienie. Taka terapia. Rozumiesz? Boga w ogóle nie interesuje twoje dziękuję. Rozumiesz mnie? Boga nie interesuje twoje uwielbianie. On jest kompletny. Kompletny. To kompletna postać. Kompletna. Kompletna. On nawet jak mówi o miłości, to mówi, wy się zajmijcie tym, że ja was pokochałem, a nie zajmujcie się tym, że wy mnie kochacie. Proszę was, bo się pogubicie wszyscy. punkcie. Rozumiesz? Nie szuka w ogóle, bo Bóg to jest miłość. Miłość to jest Bóg. Weź, zrób eksperyment, ołówek powykreślać z tego Ewangelii, z tego listu do Koryntian słowo miłość i wstaw se tam Bóg. I kujesz do bólu. Bóg nie szuka swego. Bóg nie myśli nic złego. Wiesz o co chodzi. Od razu cię to rozłoży, jaki on jest. On taki jest, ten jest. On się nie przedstawił mu w ogóle. Uzdrowił chłopa, tamten zawirowany jak byk na lodzie z łóżkiem chodzi. Rozumiesz o co chodzi? W ogóle nic nie wie, nic. On nic nie wie. Nic nie wie. Jezus się oparł tylko na tym, czego on pragnął i w co on wierzył. Rozumiesz o co chodzi? Na tym się oparł Jezus. Uzdrawia go w ogóle i on mówi, uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był w tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby coś gorszego się nie stało. Ten werset często jest mega źle rozumiany przez religię, bo mówi, wiesz, teraz jak zgrzeszysz, wszystko do ciebie wróci. To jest nieprawda. On mówi do niego, żeby on nie popełniał błędów, takich jak popełniał wcześniej. A wiecie, jaki Jezus widział błąd w jego życiu? No to, że leżał przy kanale i chciał, żeby go wrzucili. Mówi, rozumiesz, mówi, nie siedź w religii, żeby coś gorszego ci się nie przydarzyło. Człowieku, kupę lat leżałeś w ogóle przy sadzawce z błotem. Bo ludzie mówią, Jezus znam Jego, ja nie wiem, czy może tak. Tylko tutaj nie ma słowa wiedzy, że coś robił. Wiecie, bo Jezus mógł, to jest teoria, że Jezus słowo wiedzy to uwalnia, już więcej nie grzesz, ale tu nie jest napisane, o co chodzi. Rozumiesz? To nie jest słowo wiedzy konkretne, bo grzeszy każdy. Tak? Każdy popełnia błędy. Jezus mówi do niego o błędzie, który u niego zauważył. A błędem, który u niego zauważył, było siedzenie w religii pod tytułem, tak? Jak mnie ktoś wrzuci do kanału, tak? I dobrze trafi, bo anioł schodzi wtedy, to ja będę uzdrowiony. Jezus takie coś znał u niego i mówi, nie błądź więcej, żeby coś gorszego ci nie przydarzyło. Nie siedź w tym bałaganie religijnym. Oto wyzdrowiałeś. Nie siedź w tym więcej, bo ci się coś gorszego przydarzy, jak będziesz tam siedział. Kiedy zdrowiejemy, to pierwszą rzeczą, którą zaczynamy robić, tak, to budujemy w swoim życiu zdrową formułę funkcjonowania. Najpierw zdrowa formuła funkcjonowania. Nie błądzimy. Przyglądamy się w ogóle temu, co robiliśmy wcześniej, skreślamy to dużą kreską i mówimy, tam więcej nie będziemy funkcjonować. Nie tam. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że tu Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, bo uczynił to w szabat. No i koniec. Rozumiecie, co z nim było? Jezus był prześladowany przez religię. Dlaczego ja was ciągle tak uczulam na to? Bo to pierwszy wasz wróg. Religia to pierwszy wróg. Nie macie większego. I to dzisiaj, jak rozmawialiśmy sobie, fajny taki tekst padł, że w ogóle religia to jest pewien stan człowieka, bo to można by, wiecie, że można być niewierzącym człowiekiem, ateistą, religijnym. Można nie wierzyć w Boga, być religijnym. Bo religia, tak, to jest sposób myślenia. To nie ma religia katolicka, protestancka, to jest sposób myślenia. O właśnie, takie coś. Całe oprzyrządowanie. Bajoro, legenda, że tam anioł schodzi, bo się woda porusza. Kolejka, która tam leży, w ogóle, wiesz. I takie coś jest. Taka sytuacja jest, wiesz, o co chodzi? I przez lata ogólnie przyjęta w mieście. Ogólnie przyjęta w mieście. Przepraszam bardzo, jak tam dojść do koszernej knajpy? A tam koło Betesdy, gdzie w ogóle ludzie leżą i czekają, aż ich tam wrzuci ktoś do płota. I jak anioł schodzi, to zostaną uzdrowieni. No tam pójdziesz, to jest kultura już tego miasta. Sanktuarium. Betesda. Tak zbory się protestanckie niektóre nazywają, bo takie nazwy się lubią. Betlejem, Betesda. Wiesz, o co chodzi? Słowo honoru. Ja mówię, jak się można nazwać, rozumiesz, rynsztok. Jakiego zboru chodzisz? Do Bajora. Gdzie w Śródmieściu. Do Betesdy. Szok. Czujesz klimat? Ja nie wiem, to w ogóle ludzie, ja czasami się zastanawiam, ale jak tutaj patrzę na to, to ludzie zawsze mieli problem w ogóle z logicznym myśleniem człowieku. Ci nie widzą w ogóle, że on, w ogóle nie widzą tego, że on mówi, że on go uzdrowił, tylko po prostu mówi, o dlaczego ty łóżko nosisz. Tutaj w ogóle Jezusa prześladują, bo w szabat to zrobił, rozumiesz, że to mógł w poniedziałek, przepraszam, czy to w poniedziałek. Rozchoruj się do poniedziałku jeszcze polec, w poniedziałek się uzdrowił. Ale ja dzisiaj to samo, Betesda. Wychodzisz do Betesdy. Dlatego też Żydzi tym silniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. W tym wersecie macie informację, dlaczego Jezus został zabity. Dlaczego go chcieli zabić i dlaczego go zabili i dlaczego was będą chcieli zabić. Póki nie będziesz łamał szabatu, Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu, to nie będą cię chcieli zabić religijnie. Ale jeśli wystąpisz przeciwko religii w sposób czynny, Boga zaczniesz traktować jak tatuśka i stwierdzisz, że jesteś jak Bóg na tej ziemi, tak? To masz wyrok. W innym wypadku nie musisz się przejmować, że ktoś cię będzie chciał zniszczyć. Ale jak zrealizujesz Ewangelię Jana, 5 rozdział, 18 werset, na 100% religia wstawi cię na listę skazanych na śmierć. Bo tak jak on, tak będziesz miał ty. Rozumiesz? Amen. Przyjaciele.